niedziela Boża i nasza niedziela. Witam serdecznie z redakcji tygodnika katolickiego Niedziela, mając nadzieję, że uda mi się zachęcić Państwa do lektury najnowszego numeru naszego tygodnika, a w nim komentarz redaktor naczelnej pisma pani Lidii Dutkiewicz, między innymi o ważnym, niedawnym wydarzeniu, które miało miejsce na Jasnej Górze, czyli rozpoczęciu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jubileusz ten wiąże się z wieloma wydarzeniami, które zaplanowano na najbliższe miesiące, a o których informować będziemy na bieżąco na naszych łamach. Papież w Afryce. O tym niedziela przygotowała cały blok tematyczny. Nie tylko relacjonujemy dla Państwa przebieg tej wizyty, nazywanej zresztą najniebezpieczniejszą w dotychczasowym pontyfikacie Franciszka, ale także rozmawiamy z czarnoskórym kardynałem Robertem Sarachem, prefektem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu, na temat afrykańskiego chrześcijaństwa, sytuacji społeczno-politycznej na Czarnym Lądzie, wreszcie o tak zwanym kolonializmie ideologicznym, z którym w ostatnim czasie zmaga się ten kontynent. Niedziela. Tematem numeru jest otwarcie roku Świętego Miłosierdzia, który rok rozpocznie się 8 grudnia, a zakończy 20 listopada 2016 roku. Symbolicznie rozpoczęcie tego roku to otwarcie drzwi miłosierdzia, które w Watykanie, w Bazylice Świętego Piotra dokona papież Franciszek. A na naszych łamach o Bożym Miłosierdziu, o jego miejscu w planach zbawienia pisze ksiądz Jan Konclega. 5 grudnia papież Franciszek ogłosi dwóch polskich franciszkanów błogosławionymi Kościoła katolickiego. Ojcowi Michał i Zbigniew zginęli ćwierć wieku temu w dalekim Peru. Padli ofiarą terrorystów ze świetlistego szlaku. O życiu nowych błogosławionych i ich misji w dalekich Andach przeczytacie Państwo w najnowszym numerze. Niedziela. Nasz adwentowy cykl, którego celem jest m.in. przygotowanie Państwa do głębszego przeżycia filmu Santo Subito, który zostanie dołączony do świątecznego numeru niedzieli, tym razem dotyczy listów próśb, jakie ludzie pisali do papieża świętego Jana Pawła II. O co w nich proszono, w jakich sprawach ludzie pisali do Ojca Świętego. O tym opowiedzą ci, którzy wiedzieli, że Jan Paweł II ma specjalną szufladę na taką korespondencję i że żadnej prośbie o modlitwę nie odmawiał. Ile dzięki tej modlitwie wstawienniczej stało się cudów, wie jeden Bóg i ci, którym się one przydarzyły. Powszechnie ludzie wiedzieli o tym, że Jan Paweł II jest człowiekiem świętym, stąd ten słynny okrzyk na placu świętego Piotra, Santo Subito, natychmiast święty. Skoro coraz bliżej święta Bożego Narodzenia, a czas Adwentu nazywany bywa czasem przygotowania do tego niezwykłego wydarzenia, warto pomyśleć chwilę o tym, że najlepszym przygotowaniem jest pomoc, na przykład rodzinie, której źle się wiedzie. W całej Polsce ludzie przygotowują już szlachetne paczki, dołączając do znanej akcji księdza Jacka Stryczka i jego fundacji Wiosna. A może i my powinniśmy zrobić taką paczkę razem z rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy. Dlaczego pomaganie jest tak ważne, nie tylko w Roku Miłosierdzia? Zajrzyjcie, drodzy czytelnicy, na stronę 36 najnowszej niedzieli. Niedziela. Niektórzy mówią, że świat wokoło staje się coraz brzydszy, że przemysł, asfalt, beton i stal skutecznie niszczą piękno Bożego stworzenia. A człowiek zawsze pragnął piękna i za pięknem tęskni. Co więcej, przez wieki Kościół tworzył kanony tego piękna, popularyzował je, uczył ludzi, jak na piękno patrzeć, jak wsprzęgać je w codzienność tak, by pociągało ku Bogu. A jak jest dziś? A jak jest dziś, zastanawiano się podczas niedawnego 8. Kongresu Katolicy i Sztuka, Szanse i zagrożenia, który zorganizowała Toruńska Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. A ponadto w naszej niedzieli serwis informacyjny z tego, co ważnego i godnego uwagi zdarzyło się w Kościele na świecie i w Polsce, na Watykanie, u papieża Franciszka i na Jasnej Górze. Relacjonujemy dla Państwa to, co dzieje się w bardzo ważnych dla Kościoła miejscach, a także w małych parafiach gdzieś w Polsce powiatowej. Wszystko to bowiem tworzy złożony i jakże barwny obraz współczesnego Kościoła. A ja, zachęcając do lektury najnowszego numeru niedzieli, żegnam się już z Państwem. Szczęść Boże! Niedziela Boża i nasza niedziela.